Hej kochani, zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Mierzymy i dzisiaj pod lupę weźmiemy sobie moje zamówienie z SHEINside. Ja to zamówienie złożyłam tydzień temu i już do mnie doszło. Absolutnie nie musiałam płacić żadnego cła. Wczoraj dostałam wielką pakę, to są głównie swetry. Tak, to są naprawdę, tak naprawdę same swetry plus jedna kurtka. Wypakowałam je i będę je mierzyć przy Was, nawet ich jeszcze na siebie nie zakładałam, także chcę zobaczyć z Wami jak to wygląda. Poprzednie odcinki bardzo Wam się spodobały, mi też się spodobało, ja nie wiem dlaczego, ale mam frajdę z mierzenia tych rzeczy przed kamerą i przynajmniej od razu możemy to razem ocenić i Wy też możecie od razu wyrazić swoje opinie oraz zobaczyć, czy te rzeczy wyglądają tak samo, jak wyglądały na stronie, na modelkach i tak dalej. Przy okazji będę Wam też mówić wszystkie ceny. Także zaczynamy od pierwszego swetra. Pierwszy sweter jest w kolorze takim burgundowym, wiśniowym i to jest sweter dla mojej mamy. Tutaj większość rzeczy, większość sweterków będzie dla mojej mamy, bo właśnie moja mama sobie zrobiła to zamówienie, ale tak czy siak postanowiłam, że przy Was tutaj przymierzę. Ponieważ moja mama jest trochę niższa ode mnie, to te rzeczy będą też na nią dłuższe, więc lepsze, bo w większości te rzeczy będą po prostu na mnie za krótkie. Od razu Wam powiem, że sweter wygląda inaczej niż na stronie. Linki macie na dole, więc sobie możecie porównywać. Na stronie, po pierwsze, ten sweter jest w rozmiarze one size, czyli tutaj nie miałam jakby innej opcji. Na stronie ten sweter wygląda na kolor taki bardziej wina, a w rzeczywistości jest bardziej fioletowy. Ten krój też się troszeczkę różni. Jak tutaj oglądam na modelce, jak leży, no to niestety nie jest to samo. Jeżeli chodzi o cenę, to jest 27 z małym kawałeczkiem dolarów, także taka cena jeszcze nie jest bardzo wysoka. Moim zdaniem ten sweter jest kiepsko skrojony. Zobaczcie, jak on mi się tutaj opina na ramionach. Może jakoś go powinnam tutaj przekręcić. Ale tak mi się dziwnie opina na ramionach. Jest tutaj dosyć szeroki w obwodzie, a dosyć krótki. I też drapią nie pod szyją. Nie jest taki luźny jak na obrazku. Nie jest to sweter dla mnie, ponieważ ja nie lubię mieć nic pod szyją. On za bardzo jest tutaj jakby ciasny. Z daleka wygląda tak. On jest dosyć luźny. Jak dla mnie niestety jest za krótki, ponieważ tutaj w najgorszym miejscu, czyli brzuch odsłania, no nie jestem z niego jakoś zachwycona. Jeżeli chodzi o jakość, to jest ok. Natomiast i wzór też jest fajny, natomiast nie jest jakoś bardzo wygodny i moim zdaniem nie odzwierciedla tego, co mamy na zdjęciach. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądał na mojej mamie, mam nadzieję, że u niej się lepiej sprawdzi. Niebieski sweter zamówiłam z myślą o sobie, ponieważ jak wiecie, ja ostatnio bardzo polubiłam swetry. Pokazywałam Wam sweter ten przepiękny, który mam z Choice'a, ten mięciusieńki. I ten też jest właśnie bardzo, bardzo miękki i bardzo mi się podoba. To jest ta rzecz chyba z tego zamówienia, która najbardziej mi się podoba, no ale jeszcze będę mierzyć inne, więc zobaczymy. Sweter jest miękki, myślę, że całkiem fajny. Fajny krój. Myślę, że krój jest ok, jest dłuższy, on ma 71 cm długości, więc już nie jest tylko dla niskich osób. Na stronie kosztuje też taka sama cena, jest niecałe 28 dolarów. Kolor tylko ten do wyboru i też jest one size i tak właśnie wygląda. I nie wiem, czy tutaj zobaczycie, ale ma takie niteczki. A może teraz kamera wyłapie. Ma takie małe niteczki na sobie. Podobne swetry widziałam w H&M-ie, w Primarku, ale nie były tak miłe w dotyku właśnie jak ten. Bałam się też, że taki sweter będzie bardzo pogrubiał, ponieważ wyglądamy od razu w nim jak taki misiek. Ale ten naprawdę jest fajny i w tym na 100% będę chodzić. Zresztą kolor bardzo mi się podoba. No i co mi się podoba, że jest luźny tutaj przy szyi, także możemy sobie większy dekolt zrobić. Możemy sobie nosić na ramieniu, co ja uwielbiam. Po prostu wygląda to moim zdaniem świetnie. Także ten sweter zostaje w mojej szafie, jest mięciutki, jest jak mgiełka, w ogóle tu nic nie obciska, jest taki naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. On ma tutaj domieszkę moheru, dlatego jest taki właśnie mięciutki, a moher wiadomo jak się nam kojarzy ze starszymi paniami w moherowych beretach, ale ja nie mam nic przeciwko temu materiałowi, bo naprawdę jest bardzo, bardzo miły. Kolejna rzecz to jest taki sweter, a w zasadzie bluzeczka. Tutaj na stronie kosztuje 26 dolarów, była możliwość wybrania rozmiaru od XS aż do XXL, także na pewno każdy znajdzie swój rozmiar. Ja zamówiłam XL, znając możliwości tych właśnie azjatyckich stron i wymiary, które tam są, wiedziałam, że lepiej zamówić większą i dmuchać na zimne niż później się w coś wciskać. Także rozmiar jest fajny. To jest taki szeroki, to się nazywa khaki batwing sleeve loose sweater, czyli taki batwing, czyli jak to powiedzieć, nietoperzowy krój. Bardzo fajny, ja sama bym go nosiła, on wędruje oczywiście do mojej mamy, bo już jej obiecałam i ona sobie go wybrała, ale jakbym miała, jakby mi dla mnie przyszło to zamówienie, to ja bym na pewno go nosiła. Jest wygodny, jest cieniutki, jak takie, jak taka właśnie bluzeczka bardziej, ma długie rękawy, które sobie można tak tutaj fajnie zmarszczyć. No i krój, jak widzicie, właśnie taki luźny, nietoperzowy. Na wierzchu też ma takie, jak to powiedzieć, przeszycia. Niektórzy tego nie lubią, bo to wygląda wtedy, jakbyśmy miały bluzkę na lewą stronę, ale mi się to bardzo podoba i wiem, że moja mama również lubi takie właśnie rzeczy, bo to wygląda bardzo oryginalnie. Na pewno będzie ładnie wyglądać do jakiegoś naszyjnika, do biżuterii, pod spód wypadałoby też założyć jakąś bluzkę.
żeby nie świecić dekoltem, jak coś nam tutaj się za bardzo obsunie. Jeżeli chodzi o długość, to z przodu jest krótszy, ale myślę, że z tego sweterka moja mama będzie zadowolona, także ten na pewno mogę Wam polecić. Teraz będzie różowy sweterek, to jest też sweterek dla mojej mamy, moja mama też bardzo lubi takie odcienie. Czyli jak widzicie tutaj wszelki przekrój śliwek, beże, jakieś takie przydymione kolory. I to jest ten odcień, który mam akurat na ustach, podobny do mojej pomadki. I to jest sweterek na pewno dla niższych osób. Będzie za krótki dla osób mojego wzrostu, czyli prawie 1,80 m. Ponieważ tutaj jest napisane na stronie długość 58-64 cm mniej więcej. I tutaj też było one size i te sweterki występowały w trzech kolorach. Jest beżowy, taki bardziej szary, tak dokładnie szary. I właśnie taki koralowy. Bardzo ładnie tutaj jest wykonany, moim zdaniem ładny wzór na tym sweterku. Przy szyi nic tu nie przeszkadza, materiał też jest miły. A jeżeli chodzi o długość, to z przodu jest krótszy, a z tyłu jest dłuższy, czyli myślę, że całkiem fajna sprawa. Za niecałe $19, za $18 jest teraz na przecenie. Jeżeli jesteście niższe, jeżeli lubicie takie kolory, to ten sweterek mogę Wam polecić. Jest naprawdę ładnie wykonany. Ma takie krótsze rękawy, możecie zobaczyć. Ja nie mam jakichś długich rąk. A rękawy są na mnie całkiem krótkie, ale ja lubię akurat takie podwinięte. Także myślę, że moja mama będzie z niego zadowolona. Tu ma jeszcze takie rozcięcie z boku, nie wiem, czy zauważyliście. Tego sweterka Wam nie polecam. Mimo, że tu ładnie wygląda w kamerze, mimo, że moja twarz wygląda świeżo, ładnie, jest rozświetlona, bo mamy taki ładny kolor tu przy twarzy, to niestety nie pokrywa się z tym, co mamy na stronie. Na stronie jest zupełnie inny krój, zupełnie inaczej to wygląda. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że modelki na stronie SheInside na pewno są niższe, na pewno to nie są modelki typu europejskiego, ale mimo wszystko jestem zawiedziona, bo zamówiłam sweter w rozmiarze XL. Tutaj była rozpiętość, zaraz Wam powiem, od XS do XXL i niestety na długość ten sweter nie jest taki sam jak na stronie. Na stronie modelka ma założony ten sweter do leginsów, także ma zakryty cały krok, ma zasłonięty tyłek, a ja po prostu ten sweter mam za krótki, marszczy się w najgorszych momentach, bo on ma tutaj takie przeszycia, po prostu zmarszczył się w najgorszych momentach, także ten sweter absolutnie do niczego się nie nadaje. Jeżeli chodzi o materiał, jest ok, chociaż nie wygląda na taki miękki jak na zdjęciu, nie wiem jak to określić. Zawiodłam się trochę jakością tego sweterka. I niestety długość nie jest taka jak na stronie, tutaj oszukali nas z wymiarami, bo ja zamawiam zawsze po długości. I na stronie jest podane, że rozmiar XL to jest długość 83 cm. Także spokojnie powinien mi zakrywać tyłek, a niestety nie zakrywa, zobaczcie sami. Z przodu jest taki krótki, z tyłu jest taki, że ledwo mi nerki zakrywa. Tutaj są te dziury. Zobaczcie, te dziury zbierają się tutaj w najgorszym momencie, czyli w okolicach brzucha, co mega pogrubia. Nie wygląda to zbyt atrakcyjnie. Także ten sweter na pewno idzie w odstawkę. Nie jestem zadowolona. Modelka na zdjęciu też ma rękawy do tej długości, a tutaj są po prostu przykrótkie. Tu widać ewidentnie, że ten sweter jest przykrótki, za ciasny i na pewno nie jest to rozmiar XL. Zapewniam Was, także wystrzegajcie się tego swetra, no chyba, że jesteście malutkie, drobniutkie, no to możecie go sobie wtedy zamówić. I jego cena to jest $27 na stronie, ale nie polecam. Granatowy sweter moim zdaniem wygląda prześlicznie do blond włosów. Ja chciałam już dawno mieć właśnie granatowy sweter i jak go zobaczyłam na stronie, to mówię, zamawiam go, ten właśnie zamówię sobie dla siebie. I na stronie tutaj modelka na zdjęciu ma opuszczone te ramiona aż tutaj do połowy i ma coś takiego zrobione. I całkiem fajnie to u niej wygląda, tutaj absolutnie nic mnie nie ściska, także tutaj ten sweter nie jest jakiś za ciasny, jak tak sobie zrobię, można też zrobić na jedno ramię. Tutaj ma na górze taki właśnie ala ściągacz, a tutaj dalej już idzie wzór. Sweter jest bardzo ładny, też występuje w tak zwanym one size, czyli nie mamy tutaj możliwości wyboru rozmiaru tego swetra. Także tylko taki można dostać, nie, ani większy, ani mniejszy. Jest w kolorze szarym, jest w kolorze beżowym. Ja wybrałam granat z oczywistych powodów, bo naprawdę jest to przepiękny kolor. Jeżeli chodzi o długość, to jest 71 cm, a jeżeli chodzi o cenę, to jest $28, także nie jest to dużo. Sweter jest fajny, powiem Wam, że naprawdę przyjemny materiał. Nie wiem natomiast, czy ten krój mnie trochę nie pogrubia, musicie ocenić, bo on tutaj jest na modelce założony, jest taki dłuższy, że można go pewnie założyć do leginsów, bo zakrywa właśnie tyłek. U mnie nie jest aż taki długi jak na modelce, ona na pewno jest niższa. Też nie wiem, czy ten krój o taki, jak sobie opuszczę na ramionach, czy to wygląda u mnie korzystnie. Na pewno wtedy sweter jest dłuższy. No nie wiem, sama musicie mi napisać, co sądzicie. Ale tak czy siak sweter bardzo mi się podoba, uważam, że jest to udana rzecz, że ten sweter warto kupić, jeżeli Wam się oczywiście podoba. Zobaczcie, tutaj jest taka siatka.
Słuchajcie, na koniec mam dla Was kurtkę, która na stronie mnie zachwyciła. Kiedy wyjęłam z opakowania, w sensie z paczki, mnie też zachwyciła, bo zobaczyłam właśnie tutaj to sztuczne futerko, niesamowicie miękkie i ten środek, który mnie po prostu zachwyca. Uwielbiam takiego baranka. Ja pozbyłam się już mojej parki, którą mam z zeszłego roku, bo trochę się zniszczyła i postanowiłam, że zamówię sobie coś porządniejszego. I ta parka już od dawna chodziła mi po głowie, bo widziałam ją na stronie, na różnych tych azjatyckich stronach. I tutaj była w jakiejś cenie $66, przeceniona z 72. Do wyboru różne kolory, bo była w kolorze beżowym, była w kolorze czerwonym, który też mi się spodobał, ale najbardziej właśnie chciałam oliwkową. No i powiedzcie sami, no przepięknie to wygląda, wydaje się być super, ale jak założyłam na siebie, już jest gorzej. I tutaj jest rozmiar XL. Tutaj do wyboru był rozmiar L, XL albo XXL i ja nie żałuję, że nie zamówiłam tego największego, bo nie patrzyłam na rozmiar w biuście. Tutaj mamy nawet napisane, że to jest na 1,75 m i na 96 w biuście, a ja niestety jakoś na to nie spojrzałam. I większy był naprawdę, była duża różnica, bo była aż 100 cm w biuście i myślę, że ten byłby bardziej spoko. Także ta kurtka jest niestety za mała, już Wam zakładam. Kurtka jest za mała, jest za ciasna w plecach. Zobaczcie. I mimo, że to jest rozmiar XL, no to tym się absolutnie nie sugerujcie. Nie no, śmiesznie to wygląda, zobaczcie. No nie, ta kurtka jest po prostu za mała. Także nie sugerujcie się w ogóle tymi rozmiarami, które są podane na stronie. Jest za ciasna, rękawy są za krótkie, także zobaczcie tutaj. Trzeba by do tego założyć naprawdę dłuższe rękawiczki. Jedyne, co mi się naprawdę tutaj podoba, to jest to futro, które wygląda fajnie. Materiał, ale znalazłam tutaj jeszcze jedną rzecz, która mi się bardzo nie podoba. To jest metka tutaj Armani Jeans, więc ja podejrzewam, że to jest jakaś podróbka parki Armaniego. Także ta kurtka, no niestety, nie będę jej nosić. Zobaczę, czy wśród znajomych będę miała chętną koleżankę, żeby tą kurtkę przejąć i być może odprócę sobie po prostu ten znaczek Armani. Kochani, to już tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek z mierzeniem SHEINside Wam się podobał. Dajcie znać, co Wam się najbardziej podobało. Dajcie kciuka w górę, jeżeli lubicie takie odcinki, jeżeli lubicie hole na żywo, czyli że zakładam ciuchy na siebie i pokazuję Wam, jak w tym wyglądam. Mam nadzieję, że dzięki temu unikniecie jakichś kiepskich zakupów. Albo właśnie kupicie coś, co Wam się spodoba, bo zobaczyliście na mnie. Także czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia niedługo. Pa, pa! Muah.